Buona notte. Cześć, coś wam powiem. Za każdym razem, jak wpadam na pomysł, żeby nagrać coś w plenerze, to stwierdzam, że to jest absolutnie ciekawy i kapitalny pomysł, że będzie tak fajnie, lato, urlop, wiecie, no super, kontekst i w ogóle. Natomiast za każdym razem, jak już to robię i wychodzę i słyszę wiatr, słyszę samolot z góry, słyszę tam ludzi, którzy patrzą na mnie i mają mi za jakąś idiotę, to zawsze tego żałuję. No ale co, niech to będzie ilustracja naszego życia, dlatego moi drodzy, pozdrawiam was z urlopu na Mazurach, natomiast ja jestem jeszcze w Krakowie i nagrywam dla was ten Q&A, żeby coś było na kanale. Mam nadzieję, że wybaczycie mi taki format i zapraszam. Wiecie co, troszkę posiedzimy, dlatego wziąłem sobie coś, co ludzie nazywają piwem, natomiast to jest po prostu jakiś napój z napisem 0,0%. Ojejku, za jakie grzechy. Adam pyta, czy to nie nudne przypominać, że masz najlepszych patronów na świecie? A potem pytanie o odcinek o miłości. Odcinek o miłości na pewno będzie, zapewniam cię, drogi Adamie, natomiast jeśli chodzi o przypominanie, że mam najlepszych patronów na świecie, to nie zgadzam się. Uważam, że jest za mało podkreślania tego, że ludzie są dobrzy, mili, serdeczni, stać ich na wielkie, piękne gesty, a za dużo jest budowania przekazu, narracji, takich odcinków na YouTubie jak ten, na zasadzie konfliktu, dramy i takiego budowania czegoś na negatywnych emocjach, dlatego poza tym też nienaturalnie zupełnie bym się czuł, gdybym miał nie wspominać o ludziach, którzy są dla mnie wsparciem i duchowym, i finansowym, i dzięki którym mogę sobie kroić chleb rano na śniadanie, którzy są wobec mnie krytyczni, którzy robią tak wielkie rzeczy, między innymi dla Stowarzyszenia Klika i dla wielu innych osób, że byłoby to wręcz absurdalne, gdybym o tym nie mówił. A nudne uważam, że jest to ciągle ględzenie, narzekanie, jak to tako Hemingway ujął, ludzie raczej słabi są, ja to słabo znoszę, czarne dziury się podają za polarne zorze. Felix Fortkiewicz pyta, czy zareagujesz, jakoś sformujesz własną opinię na problemy wskazywane przez ojca Szustaka w jego nowym cyklu Opium? Na razie nie odczuwam takiej potrzeby, ale jak cykl się skończy, to prawdopodobnie nagram taki filmik, który nazwę Mój zarzut do kościoła. I poruszę tam temat, który wydaje mi się, że ojciec Adam nie poruszy. Anna Topolnicka. Wczoraj rozkminialiśmy z mężem Krzysztofem P., z którym kiedyś grałeś w jednym zespole. Po co Bóg nas stworzył, po co żyjemy na ziemi? Będziemy wdzięczni, jak odniesiesz się do tych tematów. Pozdrawiamy. Pozdrawiam was w ogóle bardzo serdecznie. Dla niewtajemniczonych, z Krzysztofem P. miałem kiedyś taki zespół, który nazywał się 1989 i graliśmy piosenki The Strokes. The Clash i Interpol na przykład i wiele innych. Graliśmy na przykład na studniówce naszej. Ale przechodzę do odpowiedzi na twoje pytanie, droga Anno. To jest bardzo ciekawe pytanie i uważam w ogóle po pierwsze, że to jest ekstra, że zadajecie sobie takie pytania. Mam parę myśli, bo oczywiście nie wyczerpię tego tematu, bo jest niesłychanie obszerny, głęboki i w ogóle dajcie spokój. Można o tym gadać i gadać. Ale pierwsza myśl to właśnie taka, że uważam, że każdy z nas, niezależnie od tego, jaki światopogląd wyznaje, powinien sobie od czasu do czasu zadawać właśnie te tak zwane pytania podstawowe. To po pierwsze, tak dla zdrowia psychicznego, dla oderwania się od tych codziennych naszych trosk, o tych wszystkich problemów, które wydają się bardzo duże, bardzo zasadnicze i tak dalej, które nas czasami może przytłaczają. Natomiast warto od czasu do czasu, wydaje mi się, odrywać się od tej rzeczywistości i wyobrazić sobie, że jesteśmy takim chomiczkiem na tym takim kołowrotku, nie? I że poza tym kołowrotkiem jest po pierwsze klatka, czy tam akwarium, a po drugie poza akwarium jest coś więcej. I nie jesteśmy w sumie tylko po to, jako ludzie, żeby ten chomiczek kręcił się wokół, a my tylko po to, żeby umrzeć w tej klatce bez świadomości na temat tego, co się dzieje wokół, bez rozmyślania na ten temat. That's life. That's life. That's what all the people say. No, a jeśli chodzi o odpowiedzi na te pytania, Anno, no to wiesz, no właściwie cała filozofia, można by powiedzieć, zrodziła się właśnie z potrzeby odpowiadania na te pytania. Więc można by tylko po prostu siedzieć i czytać różne odpowiedzi filozofów, jakichś nurtów ideologicznych, religii na ten temat. Ja oczywiście jestem katolikiem, jak być może wiecie.
Nie widzieliście? Jakie chrześcijaństwo daje odpowiedź? No to wiesz co, polecam ci w ogóle bardzo katechizm Kościoła katolickiego i rozdział chyba... Tam jest taki cały paragraf szósty na temat człowieka i stworzenia człowieka. Poprzedza to cały fragment na temat stworzenia w ogóle świata. I kurczę, no trzeba to przeczytać po prostu. I streścić można to po prostu do tego, że Pan Bóg stworzył nas z miłości i dla miłości. I wokół właśnie miłości wszystko się kręci. I dla mnie to jest jakaś taka spójna historia, która potwierdza się w jednostkowych doświadczeniach życiowych każdego z nas, każdego z człowieka, bo dla każdego z nas miłość jest ważna. I jesteśmy tak też skonstruowani i jest ona sensem życia i jesteśmy do niej powołani. I nie widzę innego racjonalnego powodu, dlaczego mielibyśmy istnieć na tym świecie, jak nie czysta miłość Stwórcy do nas. Ale wiecie, to tylko ja, wasz katolicki oszołom. South Noon pyta, czy gdybyś rozmawiał z osobą transpłciową, zwracałbyś się do niej w ten sposób, w jaki sobie tego życzy pani, kiedy urodziła się mężczyzną i w drugą stronę. Zwykle w takich momentach mówię, że kiedyś nakręcę o tym cały odcinek i zdałem sobie sprawę z tego, że bardzo często tak mówię, natomiast te odcinki nie powstają. Ja się boję odpowiedzieć w ogóle na takim jakimś poziomie ogólności, żeby ludzie nie zarzucili mi jakichś uproszczeń i tak dalej i obiecuję ten mityczny odcinek na ten temat, natomiast odcinek nie powstaje i ani nie odpowiem, więc zmieniam na potrzeby tego odcinka taktykę i powiem to w sposób ogólny, podkreślając jednocześnie, że to jest ogólna odpowiedź na pytanie. Najpierw trochę o biologii i o konsekwencjach, jakie z tej biologii wyciąga Kościół katolicki. To, czy człowiek jest kobietą albo mężczyzną, jest zdeterminowane biologicznie. Naszą tożsamość płciową wyznaczają chromosomy, a więc to, czym jest nasz organizm, tym jesteśmy, kobietą albo mężczyzną. W związku z powyższym, jeżeli mężczyzna transseksualny określa się jako kobieta, nie zmienia to faktu, że jest on genetycznie i nie tylko genetycznie mężczyzną i tak samo kobieta. Mężczyzna może być tylko w męskim ciele, natomiast kobieta może być tylko w kobiecym ciele. To, że powiedziałem, że może być, nie oznacza, że wszystko jest tak ładnie i pięknie w przyrodzie, bo wiemy, że tak nie jest. Natomiast jeżeli pojawiają się tutaj pewnego rodzaju zaburzenia. Jeżeli to słowo kogoś obraża, to jak najbardziej proszę je zmienić. Ja nie mam tutaj na myśli żadnej konotacji negatywnej w stosunku do człowieka, który takie coś przeżywa. Mam tutaj na myśli jakąś taką niespójność związaną ze swoją świadomością płciową albo niespójność związaną z tym, że nie czuję się kobietą, jeżeli jestem kobietą, albo nie czuję się mężczyzną, gdy jestem mężczyzną. Gdy odczuwam jakiegoś rodzaju nieadekwatność organów, które posiadam. To mam na myśli pod pojęciem zaburzenie. Nie jest to w żadnym stopniu jakieś negatywna ocena tego człowieka czy czegokolwiek. Mogę jak najbardziej wykorzystać inne słowo. No i jeżeli mamy do czynienia z czymś takim, to wynika to wręcz z logiki, z miłości do tego człowieka, z wspierania tego człowieka, aby temu człowiekowi pomóc, wspierając go terapią, wspierając go obecnością, byciem z nim, uczestniczeniem w jego cierpieniu. Natomiast nie jest dobrym rozwiązaniem długofalowo, nie jest dobrym rozwiązaniem dla jego zdrowia psychicznego i fizycznego przyklepywanie, mówienie, że to jest normalność, albo pozwalanie mu na przykład w bardzo młodzieńczym wieku decydować o swoim życiu w bardzo kategoryczny sposób, który może żałować przyszłości. Mówię tutaj na przykład o tych wszystkich przykładach z zagranicy, którym pozwala się dzieciom decydować o tym, kim są, czy są kobietą, czy mężczyzną. Ale jednocześnie powiedziałem, że powiem bardzo generalnie, więc odsyłam was do dwóch tekstów w ogóle na ten temat. To będzie wywiad Boskie DNA z ojcem Jackiem Prusakiem, a drugi to jest pytanie o transseksualizm Tomasza Terlikowskiego, tekst dla Deonu. Jednocześnie bardzo mało się o tym mówi, to jest taki zarzut w ogóle do mojego środowiska, czyli Kościoła katolickiego. Wydaje mi się, że wśród nas jest dużo takiego krzywdzącego wrzucania osób transpłciowych, transseksualnych.
do wora takiego, nie wiem jak to nazwać, jakiegoś takiego oszołomstwa LGBT, tych wariatów, tych zboków i tak dalej. Wiecie, na zasadzie my normalni prawi, a tamci to są ci źli i tak dalej. No nie do końca te wszystkie, znaczy nie do końca, kategorycznie na pewno te rzeczy, tak, ten podział ludzi tak nie przechodzi. Uważam też, że podobnie jest zresztą z homoseksualistami, bo te osoby, które przeżywają, na przykład jeżeli teraz opowiadamy o osobach transpłciowych, to one przeżywają straszne dramaty w swoim życiu. Ja nawet wchodząc na jakiś bardzo wysoki poziom empatii, ciężko jest mi to zrozumieć, jak to musi być ogromne cierpienie, jak musi być to ogromne cierpienie psychiczne i fizyczne. I dokładanie im jeszcze takiego, jakiegoś takiego społecznego napiętnowania w związku z tym, jakiegoś takiego, wiecie, dziwactwa, czy no w ogóle nie patrzenia na człowieka jak na człowieka po katolicku, jest czymś bardzo złym, jest bardzo mocnym przewinieniem w stosunku do tych osób. No dobra, jak zwracam się do osoby transseksualnej, czy mówię do niej per pani, czy per pan, czy w ogóle uwzględniam to wszystko, co powiedziałem. Otóż to zależy od sytuacji, dlatego że wydaje mi się, że pewną, w ogóle takim katolickim, chrześcijańskim podejściem do życia jest taka roztropność i mądrość w działaniu. Nie chodzi o to, żeby drugiego człowieka na starcie zdewastować, tylko żeby go ocalić. I trzeba zdawać sobie sprawę, że być może spotkam osobę, która prawdopodobnie mogła na przykład nie słyszeć tego wszystkiego, co powiedziałem przed chwilą. Z uwagi na to, w jakiej kulturze się wychowuje, z uwagi jakich ma, nie wiem, rodziców, kto im, jakie czyta książki i tak dalej. Może w ogóle nie usłyszeć o perspektywie, o której ja powiedziałem. I rzeczywiście dla niej to samookreślanie się, że jestem pani, jestem pan, jest czymś w ogóle takim fundamentalnym i dla niej takie mówienie w kontrze do tego, co ona uważa na temat swojej płci, może być po prostu dewastujące. I jeżeli ja podejdę do niej po to, żeby za wszelką cenę, znaczy w ogóle kosztem wszystkiego, chodzi o to mi tylko, żebym powiedział prawdę o niej, na jej temat, i nie mam ochoty, nie wiem jak to powiedzieć, ocalić jej tożsamości, jej w ogóle człowieczeństwa, dotrzeć do niej, tylko w ogóle nie uszanować jej świata, tylko od razu w ogóle zejść na poziom, wiesz co, ty jesteś kobietą, tak naprawdę, byłaś kobietą, nieprawda, to jest tak, że genetycznie ty jesteś kobietą, nie będę do ciebie się tak odzywać. No to ludzie, co to jest w ogóle za podejście? I nie chodzi tutaj, że robię coś kosztem prawdy, że relatywizuję i tak dalej. Mi po prostu chodzi o człowieka, o konkretną sytuację, gdy spotykam się z drugim człowiekiem i wyobrażam sobie, że dla niego właśnie naruszenie tej sfery będzie jakimś takim zniszczeniem totalnym. No to ja nie mam ochoty zniszczyć człowieka. Więc to zależy od sytuacji, od człowieka, od tego, jaką przeszedł drogę, jakie ma do tego nastawienie i tak dalej, i tak dalej. Inaczej będę zwracał się do osoby, która jest przewrażliwiona na tym punkcie i dla niej powiedzenie o niej, na przykład chłopaku, byłoby zdewastowaniem i w ogóle rozpaczą i mogłoby to doprowadzić do jej samobójstwa. A inaczej jest mówić na kanale YouTube o zjawisku transseksualizmu i podejściu do tego zagadnienia przez Kościół, nie? To są dwie różne sprawy. I życie wymaga pewnej roztropności, rozsądku i mądrości i odpowiedzialności. I ani jednym i drugim kosztem nie jest tutaj prawda, bo prawda jest jedna, którą przedstawiłem. Natomiast musimy dbać o człowieka. Nie każdy człowiek jest od razu gotowy na przyjęcie prawdy. Może ona być na niego tak niewygodna i moje podejście może być dla niego tak w jego mniemaniu, atakujące i tak wrogie, że się po prostu pozamyka na rzeczywistość, pozamyka się na mnie i nigdy do niego już nie dotrę. Więc jakąś taką roztropność myślę, że by nam się przydała w tym względzie. Ja tak uważam. Co aktualnie czytasz? A wiecie co, przyniosłem sobie tutaj, więc wam pokażę. Po pierwsze to czytam Tomasza Terlikowskiego, Wenantego Katarzyńca, bo będę na FSM-ie w Kalwarii Pacławskiej i będę mówił o Wenantym Katarzyńcu. Po drugie, zacząłem czytać Modlitwę w blasku Boga Marcina Zielińskiego. Czytam, moi drodzy, Kredę
i polecam ją z całego serca rodzicom i nie tylko, oraz Presję Klubu Jagiellońskiego, Pobożny antyklerykalizm, porządna lektura, a nie jakieś tam, wiecie, nagłówkowe głupoty. Jerzyna pyta, kilka lat przed ślubem, pyta jako młodsza koleżanka, dziękuję. Jak dobrze wiesz, Jerzyno, bardzo źle się czuję w roli udzielacza rad, natomiast jeżeli prosisz, to proszę uprzejmie. Uważam po pierwsze, że narzeczeństwo to jest hiperważny czas i jest to czas przede wszystkim pracy waszej między sobą. Uważam, że dużo ludzi wokół prawdopodobnie będzie wam wmawiało, że to, co się dzieje, czyli załatwianie sali, alkoholu, jedzenia, gości, gdzie kogo posadzić, czy z dziśka z pijanym wujkiem, czy w ogóle z alkoholem, czy bez alkoholu i tak dalej, czy jakie ciasta wybrać, to wszyscy wam będą mówić, że to jest jakoś bardzo ważne i że trzeba się tym zająć, że to jest w ogóle już się powinniście tym zająć i już. No to jest pierwsza rada, że to jest totalnie w ogóle nieważne i nie róbcie tego. To znaczy, zróbcie to jakoś tam na zasadzie, jak wam się to podoba i niech będzie fajnie. Natomiast to jest najmniej ważne. Wesele minie, ciasta zostaną zjedzone, wujek wytrzeźwieje, a wy będziecie mieć przed sobą, kurczę, całe życie. I serio, jeżeli ktoś się obrazi o to, że nie było rosołu, albo że kapusta skisła, albo że wujek był pijany, to kurde, co to jest? Ludzie! Druga myśl. Jest bardzo dużo takich pytań narzeczonych. Ja to wyślę w opisie pod filmem. Takich zagadnień, wiecie, których trzeba sobie przerobić w okresie narzeczeństwa. Takich rzeczy jak, czy będziemy mieszkać z rodzicami, czy bez rodziców? Czy co, jeżeli nie będziemy mogli mieć dzieci? Co jeśli, na przykład, czy będziemy za adopcją? I tak dalej, i tak dalej. To są w ogóle hiperważne rzeczy. O waszej przeszłości musicie sobie pogadać, przerobić w ogóle wszystko, wyjawić sobie wszystko i tak dalej. To jest druga rzecz. Od tego jest narzeczeństwo. Niesłychanie ważna rzecz, powinien to powiedzieć na początku, to modlitwa wasza wspólna. Nie tylko osobna, że każdy z was się modli tutaj w narzeczeństwie, ale uważam, że powinniście się koniecznie modlić. Jeżeli chcecie, żeby to miało sens, to wasze małżeństwo, to koniecznie razem musicie się modlić. I ostatnia myśl jest taka, że po ludzku małżeństwo jest bardzo ciężko zrobić. No ludzie, dwie osoby przez całe życie, żaden człowiek tego nie ogarnie, nie da się tego zrobić. Więc dlatego ja na przykład polecam wpuścić w to Pana Boga, w to małżeństwo, czyli w tę między innymi modlitwę, bo jak bez Pana Boga, no to wam się, jest duża szansa, że po ludzku tego nie uda wam się pociągnąć przez całe życie. Natomiast z Panem Bogiem, nie dość, że wam się uda, to jeszcze będzie fajnie. I pięknie, i miło, i przyjemnie. Będą problemy, ale będziecie je znosić z lekkością, bo lekkie jest jego brzemię, a będziecie z kryzysów wyciągać się tak, żeby cię wzmocnieni jak co? Jak jakieś twarde drzewo, które się nigdy nie złamie. I tego wam życzę i obiecuję modlitwę za was, wy też się módlcie i będzie git, spokojnie, w ogóle nie słuchajcie tych wszystkich raz, że coś tam, że o, coś tam. Będzie super. Jeden warunek, z Panem Bogiem i będzie git, naprawdę. To jest, w ogóle zadbajcie o to i będzie spoko, naprawdę. Powodzenia. Czy twój film ze świadectwem jest już nagrany i kiedy go będzie można obejrzeć na YouTube? Wierzcie lub nie, ale ja swoje działanie na YouTube nie planuję sam, tylko planuje mi Pan Bóg. To znaczy czasami ja sam planuję, ale to zwykle kończy się jakąś klęską i niepowodzeniem i moją frustracją, więc mam takie wnioski po prostu, że planuje mi Pan Bóg. I Pan Bóg mi ostatnio, jestem na takim etapie przynajmniej rozeznania, takiego twierdzenia, że nie powinienem nagrywać jeszcze tego świadectwa, natomiast powinienem jeździć i spotykać się z wami. I te spotkania i te rozmowy z wami dają mi pewność, że ta droga jest dobra. No także po prostu przychodźcie na spotkania. Jak wrócę z urlopu, to planuję zrobić jakąś taką zakładkę na swojej stronie samolyk.pl. Gdzie będę informował o tym, gdzie są te spotkania. Chcecie mnie zaprosić, to mnie zapraszajcie, tylko proszę nie piszcie komentarzy, kiedy pan przyjedzie do Warszawy, no bo ja do Warszawy mogę przyjechać jutro, ale po co mam tam przyjeżdżać? W sensie rzutnik załatwcie, nie musi być dźwięku. Fajnie jakby jakieś osoby przyszły jeszcze, nie? To miałoby sens większy. I co?
i przejdę pewnie. Tylko wiecie, to też jest tak, że ja mam swoją hierarchię wartości. Pierwsze Pan Bóg, drugie rodzina. I wiecie, ja przyjmę wszystkie pewnie zaproszenia, które nie zachwieją mi tej hierarchii wartości. To znaczy nie będę odpuszczał Pana Boga i nie będę odpuszczał rodziny. No i mam też ten kanał, nie? I fajnie, jakby te odcinki jednak pojawiały się raz w tygodniu, no bo jak zacznę jeździć na spotkania wszystkie, które chcę i które mogę, no to fajnie, to będę na nich, ale na przykład kanał to już się nie będzie wtedy wydarzał. Więc tam jakaś tam, wiecie, jakaś tam segregacja tych zaproszeń jest. No, to tyle. Zapraszam Was serdecznie. Najbliżej chyba to będzie taki ogólny spęd, gdzie wszyscy będą mogli przyjść, to Festiwal Życia w Kokotku. Będzie tam też zespół Owca i będzie ksiądz Mirosław Tosza. Więc no, dla na przykład księdza Mirosława Toszy to ja bym pokonał chyba 500 tysięcy kilometrów, żeby się z nim spotkać. Więc na co czekasz? Pytanie, dlaczego nie mamy zwalczać LGBT, ekspansywnego islamu i innych wrogich człowiekowi zjawisk? Please, nie pisz o zwalczaniu wyłącznie przez modlenie się za nich, bo to nieżyciowe, /P. Pytasz o zwalczanie zjawisk, więc zakładam, że masz na myśli jakieś zwalczanie niebezpiecznych ideologii, jakichś prądów lewicowych czy antykościelnych, wrogich czy zwalczających te idee. To ja bym powiedział, że nie jestem zwolennikiem zwalczania na zasadzie anty, a jestem zwolennikiem zwalczania na zasadzie pro. Już tłumaczę. Ja wierzę w takie, w cudzysłowie, zwalczanie, że jak widzę, że dzieci nienarodzone są zabijane i że jest takie przyzwolenie ogólnoświatowe na to i widzę, że postawa pro-choice jest propsowana na świecie, to ja swoje zwalczanie i swoją rolę i swoje powołanie realizuję w ten oto sposób, że uważam, że powinno powstać takich fundacji małych stópek w Polsce 10 tysięcy albo 15 tysięcy i w cudzysłowie zwalczać te negatywne prądy należy działaniem pro, konkretnym, wyraźnym, merytorycznym, pomocowym, praktycznym. Jak widzę brzydotę i forsowanie jakichś dziwactw w sztuce czy w kulturze, to jestem zwolennikiem tego, żeby pokazywać artystów, twórców i pokazywać ideologów piękna, którzy mówią o tym w sposób zachwycający i poruszający. Jak słyszę gadanie o potworkach, czy o karykaturach, czy o innych określeniach osób, które urodziły się z jakąś niepełnosprawnością, to nie mam ochoty pyskować, wchodzić w jakieś pyskówki z tymi ludźmi, zwalczać ich, nie wiem, uderzać ich kamieniami na ulicę, czy nagrywać vlogów, jakie to są głupi i opętani. Tylko mam ochotę pokazywać i zachęcać do wspierania takich osób jak Grażyna Ondo AK, czy Maciek Sikorski, czy Teatr Exit, czy Stowarzyszenie Klika i wiele, wiele innych. Ja wiesz, ja do końca nie wiem, co masz na myśli zwalczanie, że jak ty sobie to wyobrażasz, że co ja wam, jaki sposób mam zwalczać. Ja na przykład miałem bardzo długi epizod przez wykazywanie jakiejś hipokryzji, jakichś kłamstw, jakichś fałszyw i tak dalej. I trochę mi się to przejadło, to znaczy wydaje mi się, że to jest absolutnie ważne, trzeba pokazywać jakąś tam fałsz, kłamstwa, hipokryzję i tak dalej. Natomiast wedle mojego rozeznania brakuje takiego czegoś dobrego, jakichś takich alternatyw, nie? Dla tego wszystkiego, co się dzieje wokół. Mi brakuje wciąż mówienia o dobru, wspierania dobra, dostrzegania w ogóle go w życiu codziennym, czynienia dobra. I to nie jest mój wymysł, wiesz, wiara bez uczynków jest martwa, uczynki miłosierdzia, zwyciężania zło dobrem, to wszystko to nie są moje jakieś tam wymysły, tylko to jest Ewangelia i to jest Jezus Chrystus, Kościół katolicki. Wiem, że trochę już zszedłem z tematu, ale w tym takim negatywnym nakręcaniu się na rzeczy ja dostrzegam taką tendencję, że nagle budzimy się w takiej tej rzeczywistości, gdzie na przykład jest Netflix i jest tam kultura lewicowa i są ludzie, którzy siedzą, oglądają te filmy, oglądają te seriale i punktują, że tutaj LGBT, tutaj coś tam i tak dalej. I spoko, dobra, fajnie, róbmy to jak najbardziej. Tylko wydaje mi się, że jak dbamy o młode pokolenia, no to chyba równie dużo energii, jeśli nie więcej energii, warto byłoby poświęcić na wytworzenie jakiegoś dobra, jakiejś alternatywy dla Netflixa, bo alternatywą dla Netflixa nie będzie artykuł polemizujący i wykazujący tutaj, że są jakieś niespójności, że tutaj lewicowa agenda i w ogóle, nie?
bo oni nie mają alternatywy dla Netflixa, więc stwórzmy może alternatywę, nie tylko w postaci jakiegoś portalu, bo to nie chodzi o to, tylko chodzi o konkretne dobra kultury, konkretne filmy, konkretne seriale, kolejnych twórców i tak dalej. Tylko to jest już kolejny, znowu oddzielny temat, jak kultura jest traktowana po macoszemu. Natomiast jak widać, kultura lewicowa zdaje sobie sprawę z potęgi tworzenia świadomości zbiorowej i ma się bardzo dobrze, bo oni dokładnie wiedzą, że to jest ważne i to robią. A u nas jest tylko mówienie, że tamci źle, że to robią, a nie ma żadnej alternatywy. Inny przykład. Jest na przykład model pani seksuolog jednej, drugiej czy trzeciej na Instagramie, która promuje rozwiązłość i życie wedle zasad rób ta co chce ta. No i spoko, i fajnie, nagrywajmy może filmiki, artykuły, piszmy jakie to jest nieprawdziwe i tak dalej, ale gdzie jest jakaś polska wersja Sex.dl albo jakaś katolicka wersja, gdzie jest jakaś współczesna teologia ciała Jana Pawła II, gdzie jest miłość i odpowiedzialność współczesna? No nie ma tego wszystkiego, no bo się skupiamy tylko na narzekaniu i mówieniu, że jest źle. I wiecie, tych przykładów można mnożyć. No, koncert, czy festiwal, czy jakiś zespół można skrytykować łatwo, ale zrobić już jakiś festiwal na wysokim poziomie, z wartościami, z czymś dobrym, z dobrym przekazem, no to już trudno, bo już trzeba się narobić, bo już trzeba zebrać pieniądze, bo już trzeba się znać w ogóle trochę na tym i tak dalej. No więc idziemy w to takie zwalczanie, nie? Wiem, że trochę zszedłem z tematu, ale chciałem to powiedzieć, bo mi to doskwiera ostatnio. A, jeszcze temat modlitwy, bo to mnie bardzo uderzyło, że napisałeś, że to jest nieżyciowe podejście. Więc ja się doczepię tego, przepraszam cię, ale jest tak, patrz, modlitwa, oczywiście, że jest nieżyciowa. Tylko patrz, cele dla katolika, brać swój krzyż, zaprzeć się samego siebie, naśladować Chrystusa, iść za Chrystusem, służyć prawdzie, dobru i pięknu, służyć Bogu i ludziom w duchu Ewangelii, być zbawionym. I uwaga, to są totalnie mega nieżyciowe cele. Mega nieżyciowe. Bo życiowe cele to są takie. Mieć dużo pieniędzy, mieć fajną dziewczynę i fajny seksik z nią, pić fajne piwko, dobrą wódkę, dobre jedzenie, wygrywać jakieś spory, mieć poczucie fejmu, zaorania kogoś, jeździć dobrym autem, brać dobre narkotyki, palić Sunday fantasy, osiągnąć władzę, wpływy i pieniądze. I teraz bardzo ważna uwaga. Tych nieżyciowych celów nie osiągniesz bez modlitwy. Nie ma bata po prostu. Te życiowe cele osiągniesz na luzie bez modlitwy. W ogóle siłą własnego rozumu, talentu, pracy, umiejętności i w ogóle pieniążków i tak dalej. Te drugie osiągniesz, bo jesteś człowiekiem, a tych pierwszych nie, bo nie jesteś w stanie, bo jesteś człowiekiem. Ale czekaj, bo ważne, bo wiem, co ty myślisz, bo tutaj jest po jednej stronie seks, dziewczynki, wódka i tak dalej, a po drugiej masz jakieś niesienie krzyża i coś tam. No to przecież ty w ogóle nie masz żadnych wątpliwości, które cele wybrać, nie? No tak, rozumiem to, bardzo nawet to dobrze rozumiem. Natomiast problem jest taki, że tymi życiowymi celami to się nie nasycisz. Chociażby ci się latami wydawało, że się nasycisz. Że kolekcjonowanie tych przyjemności to jest to w ogóle, o co chodzi w życiu. Przyjdzie taki moment, mam nadzieję, że wcześniej, a nie później w twoim życiu, gdy zdasz sobie sprawę, że nie mam nasycenia. Ciągle chcę więcej, ciągle czegoś milszego chcę w dotyku, ciągle czegoś mocniejszego, czegoś smaczniejszego, czegoś silniejszego, oddziałowującego na mózg i na wyobraźnię. Co więcej, w skrajnych przypadkach doprowadzi cię do pustki, bez sensu, poczucia rozpaczy i że twoje życie w sumie było takie, po co to wszystko. A tymi celami nieżyciowymi nasycisz się. Co więcej, zaczniesz pojmować bardzo dużo rzeczy, czym się różni zakochanie od miłości, czym się różni wesołość od radości i tak dalej, czym się różni przyjemność od spełnienia. A i żeby nie było, to nie jest tak, że katolik ma zakaz korzystania z dobrodziejstw życiowych. Nie, absolutnie nie. Może, nawet powinien korzystać z tychże dobrodziejstw. To nie jest tak, że mamy jeździć w rydwanach w Włosiennicy i jeszcze do tego się ubiczować. Jak najbardziej mamy korzystać z dobrodziejstw życiowych, tylko z umiarem. Na tyle, na ile nam to służy i na tyle, na ile sprawia, że realizujemy te nieżyciowe cele. Czy miałeś, Tomek, taki nihilistyczny okres w życiu, że na przykład nie wierzyłeś w wolną wolę bądź inne klasyczne chrześcijańskie dogmaty? Tak, miałem taki moment, mówię o tym w świadectwie.
Co myślisz o ostatniej aferze w Kanadzie? Wiecie co, 5 razy chciałem nagrać już o tym odcinek, ale za każdym razem coś mi wypadało, aż w końcu nagrał Szymon odcinek na ten temat. Powiem tyle, że w ogóle polecam wam to, co opowiedział tam Szymon i zrobił robotę, którą w ogóle uważam, że media powinny robić w naszym społeczeństwie. Dwie myśli w związku z tym. Po pierwsze, jestem poruszony i w sumie brakuje mi jakichś takich słów na to, by opisać swój stan na temat tego, co rzeczywiście tam się wydarzyło. Przychodzą mi jakieś takie, wiecie, bardzo ogólne rzeczy, które chyba każdemu rozsądnemu człowiekowi przychodzą na myśl, gdy spotyka się z takim złem, z takim okropieństwem. Natomiast druga rzecz, jaka mi towarzyszy, to w ogóle taka, kurczę, frustracja w związku z tym, jak działają media na świecie, w Polsce szczególnie może. Może nie szczególnie, ale chyba to już kiedyś mówiłem, jak coś to przepraszam, ale Mazurek fajnie u Stanowskiego powiedział, jak media działają w Polsce. To znaczy, że porównał to do takiego gniazdowego na stadionie. Gniazdowy to jest taki gość, który, wyobraźcie sobie, że tam jest przede mną mecz. Nie, źle powiedziałem. Tam jest za mną mecz, tam gdzie są te drzewa jest mecz, a przede mną są kibice. I gniazdowy to jest taki, który tam nakręca kibiców i w ogóle nie patrzy to, co się dzieje na boisku, czyli de facto no sedno całego wydarzenia sportowego. Tylko nakręca tych kibiców i mówi: idźcie za tym, walczcie, dobra, tutaj najechać na tego, tutaj teraz to hasło, teraz to i tak dalej. Niezależnie od faktów. No i rzeczywiście jest tak, że mainstreamowe media od TVP do TVN-u wyglądają tak i gazety te wszystkie tak samo, że jest ten gniazdowy, który z danej strony mówi swojej widowni, co mają robić. Nawet nie patrzy na rzeczywistość, na fakty, tylko po prostu podkręca jakieś emocje, jakieś często stereotypy, uprzedzenia. I działa to po obu stronach i dla mnie to jest strasznie przejmujące i nie mam w ogóle pomysłu, jak po ludzku z tego wyjść, bo zabrnęło to już tak daleko i tak głęboko, że mam wrażenie, że tego się nie da odkręcić, wręcz ta polaryzacja i to nakręcanie tych emocji jest coraz silniejsze. No i nie chcę was zarazić jakimś pesymizmem, więc może skończę na tym. Najbardziej może jeszcze powiem, rozwalił mnie ten fragment w filmie Szymona, gdy on tam pod koniec mówi, że jest jakiś filmik, który w minutę tłumaczy to, co wydarzyło się w Kanadzie i jest jakiś top komentarz jakiegoś gościa, który mówi, że kurczę, ty to tak super opowiedziałaś w 55 sekund, a pani od historii przez godzinę by mi tego tak fajnie nie powiedziała, nie? To jest straszne. Nie mam siły na to, w sensie, że to jest tak smutne, to jest tak smutny komentarz, że naprawdę nie mam nic do tego człowieka, co to pisał, ale to, co pisał, mam wrażenie, jest tak bardzo reprezentatywne dla tego, co się dzieje w mediach. Ten taki życie, czerpanie wiedzy z nagłówków, z krótkich informacji, niezależnie od tych faktów. Jedyne, co chciałbym powiedzieć, to proszę zdajmy sobie sprawę z tego, że rzeczywistości, szczególnie tak trudnej, nie da się streścić w minutę. I leczmy się, proszę, z naszych uprzedzeń. Każdy jakieś mniejsze lub większe ma jakieś stereotypy, jakieś zamknięte schematy myślenia. I zanim zobaczymy hasło Tusk, Kaczyński, LGBT, biskupi i tak dalej, to zastanówmy się, skąd nam przychodzą pewne skojarzenia na ten temat, a potem zerknijmy głębiej do tego, żeby dowiedzieć się, czy te skojarzenia są prawdziwe. To powinny robić media, robią to tacy ludzie jak Szymon, dlatego Szymon, dzięki i rób tak dalej. Sara pyta, jakie jest twoje największe marzenie związane z rozwojem twojego kanału? Kogo najbardziej chciałbyś gościć w dobrej rozmowie? Co najbardziej cię denerwuje w polskim kościele i co chciałbyś w nim zmienić na lepsze? To droga Saro, może od końca. W polskim kościele w sumie chciałbym zmienić może tylko to, oprócz tych wszystkich rzeczy, których słusznie podnosi się w tych wszystkich debatach na temat kryzysu kościoła i tak dalej, to ja bym chciał zmienić to, żeby każdy z nas świeckich i każdy z nas duchownych, księży, biskupów i tak dalej, uczynił sobie z każdego dnia, jaki się zaczyna, szansę na nawrócenie siebie samego i zbliżenie się do Pana Boga. I żeby każdy swój dzień stawiać w takim kontekście i żeby każdy z nas z Kościoła wstawał i modlił się do Pana Boga, żeby mu pomógł w tym to zrealizować i
to bym chciał zmienić w polskim kościele najbardziej. Kogo chciałbym gościć w dobrej rozmowie? Ja wam zdradzę coś, że te wszystkie osoby, które pojawiały się w rozmowie, one jakoś tak same spadały mi, no że tak powiem, z nieba. Ja właściwie rzeczywiście je zapraszałem, ale właśnie tak zostałem gdzieś pokierunkowany i tak natchniony. Ja wierzę, że przez Pana Boga, żeby właśnie te osoby zaprosić i te osoby podzieliły się swoją mądrością, swoimi kompetencjami, swoim doświadczeniem na kanale. Więc myślę, że to jest dobry trop w ogóle w zapraszaniu i na razie w ten sposób działam. Miałem ostatnio marzenie takie, wiem, że to już się nie wydarzy, bo ta osoba nie żyje, ale sobie ostatnio wyobrażałem, jakby Jan Paweł II siedział na fotelu w tym moim śmiesznym studio. Wydaje mi się, że to byłaby bardzo ciekawa rozmowa. Wydaje mi się, że byśmy sobie nieźle z Janem Pawłem II z jednej strony pośmieszkowali, a z drugiej strony uważam, że Jan Paweł II powiedziałby dzisiaj takie rzeczy na temat współczesności, żeby wszystkim kapcie pospadały. Co? A z takich żyjących osób, to wiecie co? Mniej od jakichś takich osób w stylu, nie wiem, papież Franciszek na moim kanale, Sławomir Mentzen, czy nie wiem, Szymon Hołownia, czy Krzysztof Bosak, czy Jarosław Kaczyński, czy biskup Ryś i tak dalej. Bardziej mnie skłania do takiego pragnienia, żeby zaprosić jakąś na przykład kobietę, mamę, która ma wiele dzieci, która codzienną, heroiczną postawą ratuje ten świat i w ogóle robi cichą, niesamowitą robotę w swoim domu na rzecz dobra, na przykład dzieci, które wychowuje dla męża. Może przeżyła jakiś dramat, może jest osamotniona. Nie wiem, takie historie jakoś mnie bardziej poruszają, takie świadectwa, bo wydaje mi się, że to jest takie bardziej mocne, inspirujące i takie ewangeliczne po prostu, niż jakieś takie osoby z pierwszych stron gazet. Jakie mam marzenie? Bardzo Ci dziękuję za to pytanie, bo stawiam sobie je od czasu do czasu i każdemu z Was, co robicie w ogóle, nieważne, czy prowadzicie kanał na YouTubie, czy prowadzicie jakąś najmniejszą rzecz, czy macie 15, czy 13 lat, warto zadawać sobie to pytanie, to w ogóle takie te pytanie o motywację i w ogóle to, co się najważniejsze powinno wydarzyć. I moim największym marzeniem jest nie przeszkodzić Wam, Tobie, który to słuchasz, w dojściu do Pana Boga. Bardzo bym chciał, żeby moje zachowanie, moje słowa w jak najmniejszym stopniu odtrącały Ciebie od Pana Boga, żebyś mi wybaczał w ogóle to, że mam takie słabości, różne charakteru, te wszystkie takie, wiecie, mój styl zachowania, który może od Pana Boga odtrącać, który może zniechęcać, że jestem jakimś niedoskonałym świadkiem. To jest moje marzenie, żeby jak najmniej ludzi do Pana Boga zniechęcić. Co oczywiście oznacza, że jednocześnie moim największym marzeniem też jest, żeby jak najwięcej osób poznało Pana Boga. Nie dlatego, żebym, nie wiem, miał ja coś z tego, ale żeby wy, którzy to słuchacie, żebyście mieli lepiej. Bo wierzę, że moje doświadczenie życia z Nim jest dla wszystkich. I niezależnie od tego, na którym etapie jesteś, czy masz jakąś ciężką drogę, to jestem przekonany, że życie z Nim jest po prostu czymś przepięknym, wspaniałym, inspirującym i sprawia, że ta codzienna droga przez mękę może w naszym życiu, może Twój codzienny grzech, Twój nałóg, Twoje cierpienie, Twoje uzależnienie, Twoja choroba, Twoje cierpienie, Twój krzyż, cokolwiek w ogóle w tej chwili trudnego przeżywasz, że to może być znoszone w znacznie lżejszy i nawet bym powiedział taki spokojny sposób, jeżeli się przeżywa to z Panem Bogiem. Ja mam takie doświadczenie i chciałbym z takiej naprawdę czystej motywacji przywiązania do drugiego człowieka, chciałbym, żeby każdy też miał takie doświadczenie, bo Pan Bóg na każdego w ten sposób czeka i na każdego tak działa. No więc to po pierwsze, a po drugie, no to po prostu bym się chciał z Wami spotkać kiedyś po śmierci, bo wiem, że w życiu pewnie się tutaj nie uda.
No i chciałbym, żebyśmy wszyscy byli zbawieni, żebyśmy my z Nim żyli w jedności i żebyśmy razem sobie żyli. No, więc takie mam marzenia.